bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora doktora habilitowanego pana Andrzeja Kadłuczkę, prezesa Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Dostojni goście, szanowni państwo, ja chciałbym z góry wytłumaczyć, że moje wystąpienie nie będzie wystąpieniem programowym, aczkolwiek jadąc z Krakowa do Stargardu Szczecińskiego samochodem miałem trochę czasu, żeby się zastanowić, jaką refleksję państwu przedstawić, jaką refleksją się podzielić i chciałbym taką krótką tutaj wypowiedź w tym nurcie państwu przedstawić. Otóż przypomniało mi się pewne wydarzenie sprzed 210, dokładnie sprzed 210 lat, które miało charakter z jednej strony artystyczny, ale z drugiej strony również także polityczny. Myślę tutaj o ukończeniu budowy świątyni Sybilii. Pałacowo-parkowym Czartoryski, obiekt państwu w Puławach, obiekt państwu wszystkim doskonale znany. Piotr Christian Eigner, autor tego dzieła, wykuł na frontonie świątyni bardzo lapidarny, ale charakterystyczny napis, który myślę, że powinien być takim mottem cały czas, który powinien mieć cały czas na uwadze. Dwa słowa zestawione ze sobą. Przeszłość, przyszłość. Myślę, że nie muszę w tym gronie rozwijać towarzyszących temu wydarzeniu również także aspektów politycznych. Wiemy, w jakiej sytuacji znajdowała się wtedy Polska, ale chyba była to bardzo charakterystyczna inwestycja w tożsamość narodową. To była chyba jakby główna idea, aby ta świątynia była symbolem przeszłości, ale również także miejscem, gdzie gromadzono pamiątki po wielkich rodach polskich, pamiątki rodzinne, również pamiątki po wielkich Polakach. Tak się ułożyło, że jakiś czas potem, ponad 150 lat później, 160 lat około, po wielkich doświadczeniach z pierwszej wojny światowej, po doświadczeniach po totalnych, gigantycznych niszczeniach, jakie przyniosła druga wojna światowa, ale również także po pierwszych doświadczeniach, które środowisko konserwatorskie zbierało w procesie dynamicznego, powojennego rozwoju naszej cywilizacji. Tu nawiązuje do pewnych wątków, które już tutaj były poruszane. Rozwoju, który dla przeszłości ewidentnie niósł pewne zagrożenia. I wtedy pojawiła się książka Piero Gazzoli, znany, wybitny włoski praktyk, ale teoretyk, jeden z autorów, współredaktorów Karty Weneckiej. Otóż Piero Gazzola napisał w 1975 roku esej, książkę, w której pojawiają się ponownie te dwa słowa. Przeszłość i przyszłość. Tyle tylko, że są one połączone bardzo istotnym moim przekonaniem łącznikiem. Ten tytuł brzmi Przeszłość w przyszłości. To wy jest tutaj, jak mi się wydaje, ilustracją pewnej koncepcji, pewnej idei, którą Gazzola promował. Właściwie sprowadza się do tego, do tej sytuacji, którą się chyba dzisiaj wszyscy zgadzamy, że dziedzictwo nie jest balastem dla współczesnego rozwoju. Wprost przeciwnie. Może być traktowane jako fundament, jako baza dla dalszego rozwoju. Jak to zrobić? To jest problem. Tu zresztą ten przykład prezentowany przez pana ministra
absolutnie znakomitą ilustracją. Nie są to decyzje proste. Nie są to czasem rzeczywiście decyzje jednoznaczne. I to również także i spory, i dyskusje. Skąd się to bierze? To jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć taką wybitną postać wielkiego myśliciela formatu europejskiego, Hans Georg Adorno, niemiecki filozof, uczeń Husserla, uczeń Heideggera, który wyjaśniał ten problem, mówiąc o tym, że kiedy człowiek staje przed zagadką czasu, przed przeszłością, którą musi przeanalizować, poznać, rozpoznać, zidentyfikować, staje się często bezradny. I to są, myślę, dylematy naszego środowiska. Dlatego tak wielka, tak skomplikowana, tak trudna jest to misja. I bardzo często tu się pojawia ten motyw, gdzie chętnie przeciwstawia się stare nowemu lub nowe staremu. A teraz Gadamer mówi tak, jest to nieuprawnione przeciwstawienie, bo przecież bardzo często bywa tak, że stare jest niezwykle nowatorskie, a nowe staje się natychmiast po powstaniu przestarzałe. Myślę, że to jest też pewnego rodzaju istotna konstatacja, która może być wykorzystana w decyzjach konserwatorskich. Proszę Państwa, ja chciałbym z tego miejsca po pierwsze wyrazić głęboką wdzięczność i równocześnie szacunek dla środowiska konserwatorskiego, które tu Państwo prezentujecie, bo to zadanie jest właśnie tą misją przekazywania transmisji przeszłości do przyszłości, o co postulował Piero Gattola. Dlatego też chciałbym jako prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków złożyć wielki szacunek całemu środowisku, osobom, które się znajdują tutaj na tej sali, ale są przedstawicielami tej rodziny konserwatorskiej, która stoi na straży ochrony dziedzictwa. I również na końcu chciałbym się dołączyć także do wyrażonych już tych podziękowań włodarzom miasta, włodarzom regionu za tak znakomitą uprawę, tak znakomite przyjęcie nas wszystkich, którzy tutaj przyjechaliśmy do gościnnego Stargardu Szczecińskiego. Dziękuję Państwu. Działalność jest bardzo
szeroko znana Państwu jako fachowca. Bardzo dobrze wszyscy Państwo wiedzą, czym się przecież zajmujemy. Funkcjonujemy obok administracji konserwatorskiej oraz środowisk naukowych. Nie wchodzimy sobie nawzajem w kompetencje, ale też bardzo blisko współpracujemy. Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje działalność na styku fizycznej, realnej konserwacji zabytków z innymi obszarami aktywności państwa i całego społeczeństwa, dążąc tutaj do wypracowywania rozwiązań systemowych po to, aby pomóc, aby to dziedzictwo mogło przetrwać. Programy przez nas realizowane to bardzo szerokie spektrum działań, realizowane dla zróżnicowanych grup odbiorców. Nie chcę mówić dzisiaj o tym dokładnie, co robimy, ale raczej tak, kogo i po co. Poczynając od Państwa, czyli środowisk konserwatorskich, gromadzimy dokumentację na temat zasobu zabytkowego i ją udostępniamy. W oparciu o naszą wiedzę, doświadczenie i tą właśnie dokumentację sporządzamy dla służb konserwatorskich opinie, które tylko w ubiegłym roku było 225. Weryfikujemy też stan zasobu zabytkowego w terenie. Jesteśmy w tym, na ukończeniu tego wielkiego projektu. Obecnie około 75% zabytków nieruchomych zostało przez nas zweryfikowanych w terenie. To wiedza, którą się bardzo chętnie dzielimy z całym środowiskiem i to wiedza, która ma wspomóc realne sprawowanie ochrony zabytków w Polsce. Poprzez udział w pracach międzynarodowych sieci instytucji, tak, zrzeszających takie instytucje jak nasze, przenosimy na nasz grunt i propagujemy najlepsze praktyki z Europy i z całego świata. Ale nie tylko służby konserwatorskie są dla nas partnerem. Jest wiele obszarów działalności państwa, które mają bezpośrednią styczność z zabytkami i nie zawsze wiedzą, jak najlepiej w tej sytuacji wystąpić. Wymienić tutaj można chociażby Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, naszego największego partnera. Ponad 230 opinii w zeszłym roku, około 150 odbiorów prac terenowych. To także współpraca ze służbami mającymi nasze bezpieczeństwo, takie jak Policja, Służba Celna, Straż Graniczna. Dzięki temu przestępczość w obszarze przeciwdziałań przestępczości w obszarze zabytków. Nie można pominąć kolejnej, równie ważnej grupy odbiorców naszych działań. Mam tu na myśli właścicieli oraz zarządców obiektów zabytkowych, tych, którzy sprawują z kolei opiekę nad zabytkami. Największą grupę wśród tych opiekunów stanowi Kościół oraz samorządy. Najcenniejsze obiekty, które zarządzają, to są zaszczytne miano pomników historii, którym w ubiegłym roku przekazaliśmy m.in. logo jako element budowy marki pomniku. I niezmiernie cieszy mnie, że w Stargardzie pomnik historii został tym logiem oznakowanym i jest to też już stosowany w wielu innych miejscach. Do opiekunów zabytków najlepiej spełniających swoje zadania z zakresu opieki adresowany jest konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków Zabytek Zadbanych, którego procedurę konkursową realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa i za chwilę nastąpi rozstrzygnięcie tegorocznej edycji. Z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować członkom jury, którzy za ich zaangażowanie i wdrożoną pracę przy tym projekcie. Wreszcie kolejną, trzecią grupą odbiorców stanowi całe społeczeństwo. To też nasze działania mające na celu zwiększenie zainteresowania dziedzictwem wspomagają system ochrony zabytków, bo zwiększają współodpowiedzialność za przestrzeń, w której żyjemy. Sztandarowym projektem są oczywiście europejskiego dziedzictwa, które kilkakrotnie aktywizują około 250 000 Polaków. Ktoś powie tylko 250 000. Czy warto? Według mnie warto. Być może źle wyraziłam się na początku, mówiąc o tym, że budujemy, bo studiuję de facto odbudowujemy. Bo potrzeba uznania własnej korzeni i określenia swojej tożsamości jest podstawą budowy. Chcąc to sprawdzić, a w zasadzie udowodnić, bo jesteśmy o tym absolutnie przekonani, zleciliśmy chyba pierwsze w Polsce jakościowe i ilościowe badania opinii społecznej na temat stosunku polskiego społeczeństwa do dziedzictwa. I co się okazało? Ja dam Państwu tylko maleńki przedsmak tego, co na pytanie, czy dziedzictwo kulturowe pełni ważną rolę w życiu społecznym, 89% społeczeństwa powiedziało, że tak. Z kolei na pytanie o realną wartość zabytków, 62% respondentów odpowiedziało, że największą wartością zabytku jest to, że jest on świadectwem naszej wspólnej historii. 18% sądzi, że największa wartość zabytku wiąże się z jego autentycznością. Dla 11% najważniejsza jest wartość materialna, ze zna 9 wartość stanowi wartości estetycznej. Czyli jednak warto i jednak ktoś po tej drugiej stronie rzeki gdzie już przerzuca się kolejny most na nas czeka. Dziękuję bardzo i zapraszam do śledzenia na bieżąco naszej i całej służby konserwatorskiej działalności.
jakie są Państwa na stałe i na bieżąco już prawie 1000 osób kibicuje tej działalności. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, panie dyrektor. Szanowni Państwo, kończymy pierwszą część naszego spotkania. Zapraszam teraz Państwa do wysłuchania koncertu zespołu Fight Fight Raz, zespołu z Filharmonii Szczecińskiej. Szanowni Państwo, w Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków, w tak słonecznym dniu, zespół
kwintet instrumentów dętych blaszanych, High Five Brass. Chcę Państwa nieco rozgrzać i może spróbować odpowiedzieć w praktyczny sposób na pytanie, dlaczego dziś po wiekach nie tylko konserwujemy zabytki architektury, ale też sięgamy po zabytki muzyczne. Ja się nazywam Paweł Osuchowski. Króciutkim komentarzem chcę tylko wprowadzić Państwu w piękną prezentację 6 kompozytorów, których za chwilę usłyszymy. To znane nazwiska, nie trzeba ich przedstawiać. Współcześnie tworzący nurt wykonawstwa muzyki dawnej w Europie niekwestionowany autorytet Nikolaus Arnoncourt zadał takie pytanie: dlaczego dziś sięgamy po muzykę Bacha i z czym to się wiąże? I odpowiedź jest rzeczywiście prowokująca do myślenia. Nikolaus Arnoncourt mówi, jest to odpowiedź na nędzę duchową naszych czasów. Nie chcemy słuchać tego, co dziś się mówi, co dziś się tworzy. To jest obraz naszej rzeczywistości, ona jest smutna. W którymś momencie szukamy filarów, prawdziwych filarów kultury. Ta muzyka sprzed wieków była filarami naszej kultury. To nie była błahostka, to nie była czysta rozrywka. To były rzeczywiście filary, które, tak jak ta świątynia, przetrwały do naszych czasów. Choć utwór, który powitał Państwa zespół, był utworem anonimowym, to większość nazwisk przetrwała próbę czasu, bo to byli nie tylko muzycy i kompozytorzy, ale przede wszystkim fantastycznie, uniwersalnie wykształceni humaniści. Każdy z tych nazwisk, które zaraz wymienię, które związany jest z tą ziemią, tu północną częścią południowej części Bałtyku, jakbyśmy szukali różnych metafor, to byli nie tylko muzycy, wirtuozi, budowniczy instrumentów, kompozytorzy, ale także filozofowie, teologowie, teoretycy muzyki. Działali na szerokim polu, nie tylko w wąskim skrawku współczesności. Rzeczywiście tworzyli podwalinę pod tę kulturę, która dotrwała do naszych czasów. Najpierw 4 kompozytorów okresu przełomu wieku XVI i wieku XVII. Pierwszy z nich, Michael Pretorius, którego chcę wymienić, o tyle bliski, że tu niedaleko we Frankfurcie nad Odrą działał i tworzył. Drugi, Tilleman Suzato, nieco dalej, bo w Antwerpii stworzył podwalinę pod współczesne wydawnictwa muzyczne. Był wydawcą, nie tylko kompozytorem. Zresztą jeśli ktoś myśli, że dziś taki zespół tylko idzie do sklepu muzycznego, kupuje nuty sprzed wieków, jest w błędzie, bo w sklepie muzycznym co możemy kupić? Opracowanie dla Elizy, ewentualnie marsz weselny. Tej muzyki nie kupimy w księgarni. Po tę muzykę sięgają tylko wybitne zespoły. No i to warto powiedzieć tu publicznie, na zachodnim Pomorzu jest to przed Państwem jedyny profesjonalny zespół działający w tej materii, a zatem kwintet dęty blaszany. Posłuchamy muzyki, która jest muzyką ceremonialną, a zatem ceremonia tamtych czasów była zwykle albo na rytm tańca, albo nieco przypominała pieśni, ale tym razem w rytmach tanecznych. A zatem 4 tańce ze zbiorów Michaela Pretoriusa i Tillemana Suzato. Następnie będzie Paula Puerla, to z kolei kompozytor południowych Niemiec, związany ze Stuttgartem. I wreszcie również stylizacje taneczne, ale związane już z teatrem, teatrem angielskim, brytyjskim, Johna Edsona. A zatem Michael Pretorius, Tilleman Suzato, Paul Puerl i John Edson, a przede wszystkim High Five Brass, czyli kwintet dęty blaszany. Thank you.
Thank you.
muzyce wieku XVI i XVII zabrzmi oczywiście muzyka Jana Sebastiana Bacha, więc już dojrzały barok. I tak jak żywym pomnikiem historii jest ta świątynia, tak i żywym pomnikiem muzyki nie tylko XVIII wieku jest cała twórczość Jana Sebastiana Bacha. I chciałbym powiedzieć, iż szczególnym dziełem jest kompozycja o niemieckim tytule Die Kunst der Fuge, czyli sztuka fugi, której Bach wystawia niejako pomnikowy wizerunek zwykłej technice. To trochę tak, jakby architekt razem z murarzem wystawili pomnik cegle i kielni, bo technika fugowana nic innego jak sposób na imitowanie kolejnych głosów polifonicznych. Ale Bach z tego warsztatu, z tego rzemiosła uczynił rzeczywiście sztukę najwyższą, której do dziś nikt nie prześcignął. Tak już chyba zostanie. A zatem sztuka fugi to dzieło, które nie ma sobie równych. Zagrają dla nas pierwszy kontrapunkt. Jest ich dużo, ale to będzie tylko na szczęście jeden. Drugi może trochę rozgrzać fragment Bacha. To będzie już piękny fragment jednej ze świeckich kantat, w której postać zamawiającego muzykę, bo Bach pisał na zamówienia przecież, jest przedstawiona, a jest to książę w dniu swoich urodzin, książę saksoński Krystian, w postaci Endymiona, w którym oczywiście kocha się bogini Selena. Zatem posłuchajmy Jana Sebastiana Bacha, kontrapunkt oraz fragment kantaty świeckiej. Thank you.
prezentację kwintetu dętego High Five Brass zakończy muzyka współczesna. Tu bym chciał nawiązać do słów o przeszłości w przyszłości. Muzyki inaczej się nie da słuchać, jak tylko w teraźniejszości. I nie było nigdy muzyki przeszłości. I tak już pozostanie. Dlatego dla nas tak samo żywy jest Jan Sebastian Bach, jak i muzyka, która za chwilę zabrzmi, kompozytora, który tworzy do dziś na Wyspach. Jest to muzyka szkocka. Będą to muzyczne spojrzenia na zachód słońca. Trochę jeszcze czasu do zachodu zostało, ale posłuchać zawsze warto. Muzyka Iana McDonalda zakończy prezentację zespołu, który, jak przypominam, tworzą artyści na co dzień zasiadający w pierwszych pulpitach Orkiestry Symfonicznej Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. A jak powiedziałem, zespół to jedyny tego typu zespół działający na terenie województwa. A zatem kwintet dęty blaszany High Five Brass. A zatem Marcin Olkowski, Sławomir Kuszwara, trąbki. Dawid Kostrzewa, waltornie. Wojciech Bublej, puzon. Tomasz Zienkowicz, tuba. Przeszłość w przyszłości łączy się w teraźniejszości. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za ten przepiękny występ. Dziękuję członkom zespołu High Five Brass z Filharmonii Szczecińskiej.
Myślę, że teraz możemy przejść do drugiej części naszego dzisiejszego spotkania Gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Myślę, że to jest ta część, na którą wielu z Państwa, wielu z nas czeka. Jest to część, w której wręczymy nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym ze szczególny wkład w ochronę dziedzictwa kulturowego. Również rozstrzygniemy konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków. Konkurs Zabytek za dwa, którego koordynatorem jest tutaj Narodowy Instytut Kultury Dziedzictwa. Zapraszam na scenę pana ministra Piotra Żukowskiego, sekretarza stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, Generalnego Konserwatora Zabytków. Szanowni Państwo, pozwolą Państwu, że będę honory pełnił rady w płaszczu. Mówię Państwu, że jak jest takim progresem Narodowy Instytut Dziedzictwa będzie znajdował na miejsca co do literatury, to mamy ogromną szansę, żeby w przyszłym roku spotkać się wspólnie w tym wyjątkowym gronie jednej wielkiej krwi o Pomorzu. Dziękuję bardzo. Jerzego Jasieńkę. Jest na mnie obecny. I zapraszam również pana Wojciecha Przybyszewskiego, który reprezentuje redakcję magazynu Spotkanie z Zabytkami. Nadmieniam, że pan Jerzy Jasieńka otrzymuje srebrny medal zasłużony w kulturze Valoria Artis. To jest pomienienie redakcji. Duszno nie jest jedno zdanie. Gloria będzie mieszkać ze mną, ale jest przede wszystkim dla was, dla wszystkich moich przyjaciół. Dziękuję za te 20 lat. Myślę, że jeszcze coś razem zrobimy. Dziękuję bardzo. To jest medal brązowy zasłużony w kulturze Gloria Artis. W imieniu redakcji spotkań z zabytkami odbiera pan redaktor Wojciech Przybyszewski. Panie ministrze, Celuńskie, szanowni państwo, jak mogę sobie to powiedzieć, nie powinienem tego ostatnio powiedzieć, nosić, ponieważ ja byłem oczywiście w imieniu redakcji miesięcznego spotkania z zabytkami, w imieniu również wydawców, których w tej chwili mamy dwóch, bo chcę powiedzieć, że spotkanie z zabytkami w ciągu 35 lat zobaczyłem takie wielkie koło. Narodziło się w ośrodku dokumentacji zabytków, a więc instytucji, która działała dla mnie w ramach ówczesnego Ministerstwa Kultury i Sztuki, a poprzez 18 lat naszym wydawcą był Zarząd Główny Polski Opieki nad Zabytkami i wreszcie 2 lata temu mamy nowego wydawcę, to jest organizacja pozarządowa Fundacja Hereditas w Warszawie. Ale tak też jest, że od połowy ubiegłego roku naszym współwydawcą jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, więc kontynuator idei i tej działalności, którą prowadził kiedyś ODZ. Także myślę, że to połączenie, które w tej chwili mamy, jest tym najszczęśliwszym rozwiązaniem, gdzie można połączyć działalność organizacji pozarządowej jako wydawcy z tym, co ministerstwo samo proponuje i można wspierać tej działalności. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kolejne wyróżnienie, które wręczy pan minister, będzie to wyróżnienie, jest to właściwie odznaka za opiekę nad zabytkami. I ja zapraszam pana Stanisława Choroszko, dyrektora Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdni Sztuki w Szczecinie. Zapraszam. Zapraszam również pana Janusza Ferb, przewodniczącego Rady Osiedla
Krzechowo Bezrzecze, miasto Szczecina. Poproszę również o dołączenie do nas pana Waldemara Gila, starosta Starogardzkiego. Proszę również pana Eugeniusza Jasiewicza, burmistrza miasta i gminy Woli. Zapraszam również na scenę pana Władysława Chinami, burmistrza miasta i gminy Nowe Warki. Poproszę również gospodarza tego miejsca, pana prezydenta Sławomira Pajora, prezydenta Stargardu Szczecińskiego. Kolejną osobą, którą zapraszam do nas, jest pan Zbigniew Ptak, burmistrz miasta i gminy Drawsko-Pomorskie. Ostatnią osobę, którą zapraszam do nas, jest pani Teresa Sadowska, wójt gminy Bania. Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz do nas pana profesora Kadłuczkę, który razem z panem ministrem wręczą szczególną nagrodę. Jest to nagroda imienia księdza profesora Janusza Pasierba z konserwacji Poezji. Zapraszam do nas osobę, która otrzyma to wyróżnienie, tę nagrodę. To jest pan ksiądz proboszcz Janusz Kasprowicz z parafii przy Bazylice Prymasowskiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Matki Panny w Gnieźnie. Zapraszam. W różnym stopniu, ale też jest związane
z mecenatem arcybiskupów, metropolitów i prymasów. Miałem możliwość kardynała jeszcze z sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego, potem kardynała Gremka, arcybiskupa i na końcu prymasa Wyszyńskiego i obecnie prymasa Józefa Kowalczyka. Te wyniki to są także nie tylko ich starania, ale także i służb konserwatorskich, a więc kolejnych wojewódzkich konserwatorów zabytków. Ostatnio pana Aleksandra Stawińskiego, ale też i służb Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które bardzo przychylnie do wszystkich działań włącza się przez ten mecenat także autorytetu i również organizowania finansów. Także bardzo serdecznie dziękuję. Przejdziemy teraz do kolejnej części naszej dzisiejszej uroczystości, a mianowicie do rozstrzygnięcia konkursu, konkursu Zabytek Zabytek. Bardzo proszę panią Paulinę Fiołkowicz, dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wspólnie z panem ministrem, wręczy nagrody laureatom. Przypomnę, że konkurs Zabytek Zerwany jest konkursem, który jest skierowany do opiekunów, administratorów zabytków. Jest to konkurs, którego celem jest promowanie właśnie opieki nad zabytkami i upowszechnianie właśnie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Pierwsza kategoria, której chcielibyśmy wręczyć nagrodę, jest to kategoria ochrona wartości zabytkowej i pojedynczego obiektu. Zapraszam zatem tutaj do nas przedstawicieli w zasadzie czterech obiektów, ale wiem, że jednej pani z nami nie ma. Natomiast zapraszam pana Henryka Lakwę, starostę opolskiego, który reprezentuje Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie, Zamek w Pruszkowie, województwo opolskie. Także zapraszam na nas. Zapraszam również pana Andrzeja Suchonia, księdza proboszcza Kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Matki Panny w Katowicach. Zapraszam również pana Antoniego Bosaka, który reprezentuje Muzeum Kultury Szlacheckiej Dwór w Kopytowej koło Krosna, województwo podkarpackie. Nominowany do nagrody w tej kategorii jest również zamek w Siewierzu, województwo śląskie. Niestety nie mógł do nas dotrzeć. Także mamy tutaj przedstawicieli czterech nominowanych obiektów i nagrodę w tej kategorii otrzymuje, to jest nagroda, pozwolę sobie przypomnieć, nagroda w kategorii ochrona wartości zabytkowej pojedynczego obiektu. Marta i Andrzej Kołderowie za uratowanie zagrożonego dworu w Kopytowej koło Krosna. Kompleksowe działania konserwatorskie przy zabytku oraz za wprowadzenie funkcji Muzeum Kultury Szlacheckiej. Tutaj w imieniu administratorów nagrodę odbiera pan Antoni Bosak, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Dziękuję serdecznie. Kolejną kategorią, w której wręczymy nagrodę, jest rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu, w tym założenia dworskie i pałacowe. Nominowane w tej kategorii są Park Dolina Miłości w Zatoni Dolnej, to województwo zachodniopomorskie. Ja bardzo proszę pana Jakuba Szumina, prezesa zarządu Stowarzyszenia Federacji Zielonych Gaja. Zapraszam do nas. Kolejna nominacja to umocnienia Gradowej Góry Grodziska w Gdańsku, województwo pomorskie. Ja zapraszam przedstawiciela tego obiektu, panią Arletę Pławską, kierownika działu Funduszy Europejskich i Administracji, Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk. Kolejnym, trzecim nominowanym w tej kategorii jest Willa Hermana Frenkla Kutniku, województwo polskie. Ja zapraszam pana Stanisława Tawra, zastępcę burmistrza miasta i gminy Prudnik. Czwartym nominowanym w tej kategorii jest Zespół Kościelny Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Jodłówce, województwo podkarpackie. Ja zapraszam pełnomocnika proboszcza do spraw rewaloryzacji zespołu kościelnego Ryszarda Konarskiego. Dyplom laureata trafia w ręce przedstawiciela Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk za kompleksowe prace badawcze, konserwatorskie, adaptacyjne. Nagrodę odbiera pani Arleta Pławska, kierownik działu Funduszy Europejskich i Administracji.
Kolejną, czwartą kategorią, pan uczniów Zabytek Zadbany, jest architektura i konstrukcje drewniane. Tu wśród nominowanych mamy kościół apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie, województwo lubuskie. Ja zapraszam do nas księdza proboszcza kanonika Zdzisława Przybysza. Drugim nominowanym jest kościół Świętej Trójcy i Matki Boskiej w Twardogórze. Zapraszam do nas pana Jana Żugaja, burmistrza miasta i gminy Twardogóra. Trzecim nominowanym w tej kategorii, w kategorii architektura i konstrukcje drewniane, jest ratusz, siedziba urzędu gminy w Nowym Warku, województwo zachodniopomorskie. Zapraszam do nas pana Władysława Kiranę, burmistrza gminy Nowy Warku. I ostatnim nominowanym w tej kategorii jest zespół cerkiewno-cmentarny Cerkwi Świętej Paraksewy w Radłużu, województwo podkarpackie. I tutaj w imieniu dyrektora Muzeum Kresów w Lubaczowie reprezentuje ten projekt pani Anna Fortuna Marek, kierownik oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie. Informuję, że dyplom laureata w tej kategorii architektura i konstrukcje drewniane w konkursie Zabytek Zadbany wędruje do miasta i gminy Twardogóra. Matki Boskiej w Twardogórze oraz adaptację nienaruszającą charakteru obiektu. Gratulujemy panu burmistrzowi, gratulujemy również wyróżnionym.
Dziękujemy serdecznie. Jeszcze przyjdziemy. Z tej okazji informuję, że mamy możliwość tutaj w przepięknej świątyni zobaczenia, wejrzenia wystawy, właśnie wystawy konkursowej Zabytek Zadbany. Odsłoniliśmy już laureatów, także po ceremonii zapraszam wszystkich Państwa do obejrzenia wystawy i zapoznania się ze wszystkimi nominowanymi i z laureatami. Szanowni Państwo, zapraszam teraz Pana Profesora Kadłuczkę wraz z ministrem kultury, wręczy nagrodę w konkursie, właściwie dyplom w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace naukowe, studialne i popularyzatorskie z dziedziny ochrony zabytków i muzealnictwa. Tutaj zapraszam do nas Panią Agnieszkę Marecką, która zdobyła właśnie tą nagrodę. Pani Agnieszka Marecka zdobyła nagrodę za pracę Zagadnienia technologiczne i konserwatorskie pasteli Leona Wyczółkowskiego z galerii portretów profesorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca magisterska pod kierunkiem pani profesor Jadwigi Wyszyńskiej. Panu Piotrowi Jackiemu za pracę Polskie Dziedzictwo Kulturowe w progu niepodległości wokół towarzystwa opieki nad zabytkami przeszłości
to jest to samo pytanie, co są współautorzy tej samej publikacji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękuję za przybycie na dzisiejszą uroczystość Medalu Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Jestem przekonany, że to wydarzenie pozostanie w Państwa pamięci. Mam również nadzieję, że była to gala i wczorajsza konferencja była doskonałą okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy wybitnymi specjalistami, jakimi Państwo wszyscy jesteście. W tym momencie raz jeszcze serdecznie dziękuję gospodarzom tego miejsca, władzom miasta Spartanu Szczecińskiego, gospodarzom tej świątyni, księdzu proboszczowi. Dziękuję władzom województwa, władzom miasta, konserwatorom, organizatorom tego dzisiejszego wydarzenia za przybycie, za możliwość organizacji właśnie tego wydarzenia Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w przepięknym mieście Stargard Szczeciński, w tej przepięknej świątyni. Teraz zapraszam wszystkich Państwa na uroczysty lunch wydawany przez Pana Prezydenta Stargardu Szczecińskiego. Dziękuję bardzo.